punkty główne założenie zaufać sądom, z którego ale nie ufają. Wychodzi proponowana przez nas reforma. Służyć obywatelom. No, w związku z tą reformą i związaną z nią planami będzie nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Członków wybierać będzie parlament. To już wkrótce. Wkrótce będzie także w Sądzie Najwyższym specjalna izba dyscyplinarna. W sądach powszechnych powstanie nowy system informatyczny. Zmniejszy się także liczba stanowisk funkcyjnych w sądach. Reforma wymiaru sprawiedliwości potrwa wiele lat, uprzedzał Zbigniew Ziobro, wyliczając te główne kwestie, które przewiduje ta zapowiadana reforma. Po pierwsze, chciałbym się skoncentrować na sprawności i efektywności pracy sędziów. Również chcemy zwiększyć rolę kuratorów zawodowych w pewnych przestrzeniach, co też będzie z korzyścią dla innych zadań sędziów. Co temu będzie służyć? Na przykład również połączenie w niektórych sądach co mniejszych wydziałów, po to, aby nie multiplikować funkcji właśnie przewodniczących, wiceprzewodniczących, ale w sposób bardziej efektywny rozkładać ciężar spraw, które przypadają na jednego sędziego. Sprawy, którymi zajmuje się Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, są szczególne, tak on sam ocenił powierzone mu zadania. Wspominał o szczególnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na jego barkach i zaznaczał, że ze względu na specyfikę jego pracy wiele mówić nie może, ale relacjonował, że wiele robi. Te sprawy, które zostały mi powierzone, wymagają odpowiedzialności i rozwagi, zarówno w zakresie podejmowanych decyzji, jak i w zakresie wypowiadanych słów. Także proszę się nie gniewać, że być może będę zbyt lakoniczny jak na Państwa oczekiwania i potrzeby, ale wydaje mi się, że ranga spraw, którymi zajmują się służby specjalne, jest tak ważna, że każde słowo i każda decyzja musi być starannie przemyślana i nie można tutaj iść na żywioł, mówiąc potocznie. Ten przegląd ministerstw, którego dokonuje premier Beata Szydło, potrwa do końca stycznia. O spotkaniu premier Beata Szydło z ministrami Zbigniewem Ziobrą i Mariuszem Kamińskim mówił reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nie zmieni kierunku informatyzacji służby zdrowia. Najprawdopodobniej jako pierwsze pojawią się elektroniczne recepty, wyjaśnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda. W tej chwili sposoby identyfikacji pacjenta i sposoby dostępu do informacji, które są na temat pacjenta, uległy radykalnej ewolucji. Elektronicznej recepty na razie nie ma, ale tutaj akurat jesteśmy już dosyć blisko wprowadzenia rozwiązań funkcjonalnych. Realizacja projektu e-recepty jest jednym z warunków powszechnego wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Pierwotnie obowiązkowe wprowadzenie dokumentacji w formie cyfrowej miało nastąpić 1 sierpnia 2014 roku. Projekt informatyzacji służby zdrowia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i nadzorowany przez Komisję Europejską. Ani na sekundę nie byłem po tamtej stronie, jestem czysty jak łza, oświadczył na konferencji IPN w Warszawie były prezydent Lech Wałęsa. Zapewnił, że ma wiele dowodów świadczących, że zarzuty mu stawiane są fałszywe. Odniósł się m.in. do ujawnionych w ubiegłym roku dokumentów steczki TW Bolka, znalezionych po śmierci generała Czesława Kiszczaka w jego domu. Teraz chwycono się Kiszczaka i teczek Kiszczaka. Przecież dobrze wszyscy wiedzą, że ten Kiszczak dał polecenie, by zniszczyć wszelką dokumentację. Są protokoły, spisy, nazwiska. Wszystko zostało zniszczone. Nie było żadnej i nie ma teczek. Nie było i nie ma, bo nie mogło być. Lech Wałęsa powiedział, że jest czysty jak łza i dodał, że spodziewał się, że jego udział będzie miał trochę inny charakter niż się ostatecznie stało. Miał być tu pan Centkiewicz, pan Wyszkowski, bym mógł w twarz im rzucić to, co wyprawiają, jak kłamią i pomawiają. Jednocześnie dokładnie udowodnić na faktach wszystko, co jest produkowane przez tych ludzi, aby nikt nie miał, wychodząc stąd, żadnych wątpliwości. Do oskarżeń Lecha Wałęsy pod swoim adresem odniósł się obecny na spotkaniu Krzysztof Wyszkowski. Dla mnie to rzeczywiście bardzo smutne wydarzenie, bo no ja znałem Lecha Wałęsę od początku jego działalności w Wolnych Związkach Zawodowych. Przez wiele lat współpracowaliśmy blisko. Myślę, że mogę powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. Naprawdę wiele dla niego zrobiłem przez kilkanaście lat. A to, że o czym dokumenty świadczą, że był agentem, to on uznał za wojnę i
trochę rozumiem jego stan, bo to trzeba powiedzieć, że to jest jakiś ciężki stan psychiczny. Rozumiem, że to człowiek, który spada ze stratosfery na ziemię, może stracić na jakiś czas przytomność i to może nawet pozostawić ślady. Profesor Andrzej Paczkowski zgodził się z Lechem Wałęsą, że część dokumentów było przez SB podrabianych. Dopytywany jednak o autentyczność przedstawionych dokumentów z tak zwanej szafy Czesława Kiszczaka, profesor Andrzej Paczkowski powiedział, że są to autentyczne materiały. Ja znam to, co jest w archiwum IPN-u i uważam, że to są autentyczne materiały. Profesor Andrzej Paczkowski ocenił, że dla historii Polski agenturalność Lecha Wałęsy jest bez znaczenia. Msza w kościele episkopalnym, wizyta w Białym Domu, ceremonia zaprzysiężenia na stopniach Kapitolu, uroczysta parada i eleganckie bale. Tak wyglądają uroczystości inauguracji 45. prezydenta USA Donalda Trumpa, które rozpoczęły się w amerykańskiej stolicy. W nocy całe centrum Waszyngtonu zostało zamknięte dla ruchu. O 4 nad ranem otwarto bramki i punkty kontrolne dla publiczności ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Wiele wskazuje jednak na to, że liczba uczestników uroczystości będzie mniejsza niż podczas inauguracji Baracka Obamy, które obserwowały 2 miliony Amerykanów. Jednym z powodów jest niskie poparcie dla Donalda Trumpa w samym Waszyngtonie, gdzie głosowało na niego tylko 4% mieszkańców. Prezydentowi elektowi nie sprzyja też prognoza pogody, w której zapowiadany jest deszcz. Prawda jest taka, że jak będzie lać, to bardzo dobrze, bo ludzie zobaczą, że to są moje prawdziwe włosy. Żartował wczoraj Donald Trump, który noc spędził w oficjalnej rezydencji prezydenckiej Blair House. Pierwszym punktem dzisiejszego dnia jest udział we mszy w kościele świętego Jana. Następnie uda się z żoną i parą wiceprezydencką do Białego Domu na herbatę do Baracka i Michelle Obamów, skąd wyruszą do siedziby kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24 po godzinie 17 będzie transmitować uroczystość inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Spod zasypanego lawiną hotelu we Włoszech udało się dotąd uratować 10 osób, z czego 8 dzisiaj. Lawina zeszła na budynek w Apeninach w środę wieczorem po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkową część kraju. Na liście zaginionych są wciąż 23 osoby. Dwie osoby uratowały się, gdyż w momencie tragedii przebywały poza hotelem. W czwartek, pierwszego dnia akcji ratunkowej, spod gruzów niemal doszczętnie zburzonego budynku wydobyto dwa ciała. Dziś, tuż przed południem, trafiono na ślad sześciorga ocalałych, trzech mężczyzn, dwóch kobiet i jednej dziewczynki. Pół godziny później liczba ta wzrosła do 8, dokładnie o kobietę z dzieckiem. Wszystkich odwieziono natychmiast do pobliskich szpitali, konkretnie w miastach Pescara i L'Aquila w regionie Abruzji. Ratownicy nie tracą nadziei na znalezienie kolejnych osób, którym udało się przetrwać blisko dwie doby pod gruzami. Na hotel w masywie Gran Sasso w Apeninach w środę o 17.30 zeszła gigantyczna lawina, spowodowana, jak się przypuszcza, czterema wcześniejszymi wstrząsami sejsmicznymi, które nawiedziły środkowe Włochy dotknięte już trzęsieniem ziemi w sierpniu i październiku ubiegłego roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Białoruś nie zamierza przyjmować imigrantów wydalonych z innych krajów europejskich. Mówił o tym prezydent Aleksander Łukaszenka na spotkaniu w Mińsku poświęconym ochronie granicy państwowej. Prezydent Łukaszenka powiedział, że Białoruś posiada zawarte z Unią Europejską pewne umowy dotyczące migracji. Wspólnota zamierza wydzielić Białorusi środki na powstanie w tym kraju centrów migracyjnych. Jednocześnie w niektórych mediach pojawiły się spekulacje, że Białoruś może zamienić się w miejsce, gdzie będą przetrzymywani nielegalni migranci wydaleni z Europy. Łukaszenka stwierdził, że czegoś takiego nie będzie, gdyż Białorusi cudzy migranci nie są potrzebni. Prezydent Łukaszenka, nawiązując do zamiaru wprowadzenia w lutym ruchu bezwizowego dla obywateli 80 państw przybywających na Białoruś za pośrednictwem lotniska w Mińsku, stwierdził, że jego kraj nie naruszył żadnych umów z innymi państwami. Jeśli Rosja ma tu jakieś zastrzeżenia, to ja zawsze im mówię. Daj Bóg, byście wy na granicy pełnili tak dobrze służbę, jak robią to wojska graniczne Białorusi. Łukaszenka zauważył, że zniesienie wiz nie oznacza zniesienia kontroli granicznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Fabryka słodyczy koncernu Roshen w rosyjskim Lipiecku będzie zamknięta. Koncern jest własnością prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Zakład w Rosji ma być zamknięty z ekonomicznych i politycznych przyczyn.
Jak poinformował koncern Roszen, produkcja w fabryce w Lipiecku w Federacji Rosyjskiej ostatecznie będzie zatrzymana w kwietniu. Obecnie w zakładzie pracuje 700 osób. Roszen wyjaśnia, że fabryka ma problemy ze zbytem swojej produkcji w Rosji. Ma to być spowodowane antyukraińską propagandą panującą w Federacji Rosyjskiej i przeszkodami w dystrybucji słodyczy Roszen w rosyjskich sklepach. Ponadto, jak czytamy w oświadczeniu, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej aresztował majątek fabryki w Lipiecku, a w związku z tym niemożliwe jest jej sprzedanie. Zakład w Rosji to jedna z 7 fabryk Roszen. Petro Poroszenko jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej obiecał sprzedaż koncernu. Jednak do tej pory wciąż pozostaje jego właścicielem.